Witaj, myszki z tej strony Trajol, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na odgacji Kaedah Redux jako Imperium Wietnamu. W ostatnim odcinku zakończyliśmy wojnę i teraz powinniśmy mieć nieco rzeczy związane z naszą ścieżką polityczną. I to, co w głównej mierze chcę jak najszybciej zrobić, to zaatakować Siam, póki nie jest tutaj jakoś powiązany. Oczywiście mamy tutaj Birmę, która walczy teraz z innymi, ale chodzi o to, że tak naprawdę, no też, żeby ta seria była trochę bardziej interesująca, chcę, żeby jednak były te wojny, a nie, że przez dłuższy czas nic nie robimy na odcinkach. Bo drzewko nie jest takie, że da nam dużo jakiegoś kontentu do sprawdzenia. To jest takie typowe, no, generyczne drzewko do tych rzeczy, więc nie jest to jakieś mega wyjątkowe. Obecnie patrzę, co powinniśmy zrobić, co jest. Za bardzo czołgów nie chcę robić, więc to jest powód, dlaczego ja tak wszystko przeszukuję. Dobra, na razie sobie zrobimy to i weźmiemy sobie fuel storage. Dobra, w takim razie teraz czekamy i mamy już tą armię. Dlaczego te dywizje nie idą do tej armii, co sobie podłączyłem? No i oczywiście tutaj jest, jakby tam były jakieś dźwięki, jak mówię, no to jak mówiłem w ostatnim odcinku, mam otwarte okno i nie mogę zbytnio z tym nic zrobić, bo po prostu jest już tak gorąco, że muszę mieć je otwarte. Dobra, jak już tutaj mamy, to zacznijmy ten cel narodowy robić. No i niedługo powinniśmy mieć główny event, który nam pozwoli wybrać dany partii, którą chcieliśmy wybrać. W ogóle mamy własne modele. To jest śmieszne. O, jest. Więc przez to, że nie mamy jakiegoś takiego dużego poparcia do żadnych z tych głównych frakcji, przychodzą sekty, które przejmują władzę. I oczywiście możemy wybrać inną sektę. Nie pamiętam, o co chodzi, ale w sumie mają tą samą ścieżkę co my. Muszę ją znaleźć. Tutaj jest ta sekta. Nie pamiętam, jak ona się dokładnie nazywa. Ale chodzi o... My oczywiście wybieramy sobie inną sektę, czyli wybieramy sobie Coconut Monk. I teraz mamy Heavenly Coconut Republic. Czyli Świętą Republikę Kokosów. Kokosową Republikę. Coś tam sobie wymyślę, jak to jest. I oczywiście mamy tutaj, możemy sobie porobić tych rzeczy, ale ja najpierw chcę już sobie porobić jak najszybciej to. Ogólnie śmieszne było to, że jak ja planowałem za pierwszym razem, to taki patrzyłem, o co tutaj mogę porobić, lewa ścieżka, ale fajna, a później takie, a nie mogę ją zrobić. Tak to jest, trochę słabo. Dobra, więc tutaj mamy kilka decyzji, które raczej nie mają znaczenia. Więc tutaj jest, jeżeli chodzi o co robimy z innymi religiami. I ja tutaj wybieram, że okej, łączymy się tutaj ekumenizm i te sprawy. I takie rzeczy. Więc tutaj mamy jeszcze inne, co zrobimy z tymi. Ja zazwyczaj... zazwyczaj wybieram tą ostatnią. Tak. Że coś złego się z nimi stanie. No, więc tutaj mamy takie szybkie eventy. A tak to jeszcze trochę poczekamy, zanim będzie cokolwiek. Okej. Okay. Musiałem tylko sprawdzić jedną rzecz. Więc przepraszam za to, że to na odcinku, ale po prostu to jest, jeżeli chodzi o czas, ważne. A my tutaj już sobie mamy i moglibyśmy sobie wybrać jakiś bonus do tych rzeczy, bo mamy tutaj punkciki. Szukam takie rzeczy, które naprawdę nam będą fajne. To jest fajne, żeby desant zrobić sobie. Chyba to weźmiemy sobie. No. I teraz jak to mamy, to dosyć szybko sobie ulepszymy naszych marinesów. Więc oprócz tego, że my tutaj oczywiście przejęliśmy te rzeczy, mamy tutaj
claimy na te wszystkie rzeczy i raczej nam nie oddadzą ich, to w głównej mierze w pewnym momencie, z tego co pamiętam, po prostu możemy zrobić tak, że no, Niemcy się wycofają z tego regionu. I wtedy my możemy po prostu zdobyć te rzeczy, bo tam wyzwolą te wszystkie państewka. No, ale i tak musimy na to poczekać chwilę. Mamy tutaj te, możemy work on to mi? Nie. Jakoś więcej manpower obecnie mi nie jest potrzebne. To sobie wezmę. W tym razie. Tutaj, a sobie brałem sobie to od nich, ale wygląda na to, że już się nie dzielą. Oraz Ching właśnie pożar to. Ooo, jakąś dobrą ścieżką idą. To dla nas nawet dobrze, z tego względu, że ja później będę mógł ich zaatakować. Więc super, że tak możemy zrobić, ale najpierw by się przydało, żebyśmy sobie tutaj zaczęli robić. O, i właśnie o tym mówiłem, że tutaj zaczynają się rebelie i tym razem jednak będzie udana. Nie tak jak ostatnio. Ale wpierw byśmy zaczęli produkować sobie jakieś sprzęty, które by się nam przydały w przyszłości. Na przykład takie jak artyleria. No musimy mieć trochę tych sprzętów, dlatego że później będziemy walczyć z potężniejszymi od nas. Więc by się przydało, żeby jednak trochę tego sprzętu było. Jak to wygląda z tym? Wszystko jest ok. Więc możemy jeszcze w sumie agencję. Nie, nie możemy, bo nie mamy fabryki. Więc możemy sobie coś innego wybadać. A w międzyczasie możemy sobie spróbować tutaj trochę tych fabryczek pobudować. No, mógłbym sobie trochę tego handlu pousuwać, żeby trochę więcej fabryk mieć. I w głównej mierze na to czekamy, żeby cokolwiek się wydarzyło. Okej, doszło tutaj do pewnych przewrotów, które dały nam możliwość, żebyśmy przejęli te regiony. I z tego co pamiętam, właśnie to jest powód, dlaczego oni się wyzwalają, że oni nie mają kontroli już do tych granic, przez co oni po prostu nic z tym nie mogą zrobić i się po prostu to wszystko wyzwala. No jak sami widzicie, trochę tych rzeczy jest tutaj sporo, ale oni chyba nie mają przejścia granicznego, nie. Ci to nadal walczą z tymi. Więc trochę tego jest. Teraz zyskaliśmy trochę fabryk, więc można by było sobie z tej ciężarówki na przykład robić i pociągi oraz więcej statków. No, statków to już więcej nie porobimy, ale możemy sobie mieć tutaj, żeby logistykę mieli. Okay. I tutaj, jako że się wszystko wyzwoliło, to możemy sobie wybrać stolicę. I ja zawsze mnie śmieszy, bo możemy sobie wybrać, że nasza stolica będzie w latającym statku, w latającej wyspie. Jest tutaj latająca wyspa. Okej. Więc plus taki tego, że mamy już kilka państw. To jest tak, że oni nie mają po pierwsze żadnej armii. I my niedługo będziemy mogli ich zaatakować. Tak. Że odblokuje się nam decyzja na to. Będziemy mogli ich zaatakować. Więc poczekajmy chwilę. Jeszcze nie chcę wydawać siły politycznej, bo można ją wydać na... wydać ją na coś ważniejszego. A jak sami widzieliście, tam jeszcze mam... będą Morgole na Syjam i Birmę. Więc... to jest akurat dla nas znakomite. A nie, nie mamy. Myślałem, że tutaj musimy to skorować, ale widać, że nie. Więc większy pobór plus jeszcze jakiegoś gościa możemy sobie dać. Zastanawiam się nad Special Forces. Bo jednak ich mamy trochę. To też będzie dla nas dobra podstawa.
Bo jako, że tutaj jest strasznie dużo dżungli, to możemy sobie coś porobić. Tym fajnego. Tutaj oczywiście to nie jest armia tych regionów, tylko że one tutaj nie mogą, a jeżeli nie są w naszych zakresie, to nie mogą skorzystać z naszego portu. Więc w sumie nawet im pomożemy tym, że zaatakujemy te państwa. Okej. I tutaj możemy dołączyć do sojuszy. Z tego co pamiętam, nie będziemy mieć żadnego dobrego sojuszu. No. Więc pójdźmy do gospodarki. Śmieszny nawet ten obrazek jest. No i możemy zaatakować. Okej. I za chwilę zobaczycie. O, pojawiło się i mogą uciekać. To jest trochę takie śmieszne. O, mają jakieś dywizje. Okej. Nie sądziłem, że będą mieli jakieś dywizje, więc się zdziwiłem. No, ale oczywiście wyzwolimy tutaj trochę dywizji niemieckich. I teraz tylko został nam ich stolica, która ma wszystkie dywizje, które nie mieliśmy. Okej, widzę, że tutaj już się tam trochę postawiali, więc zaatakujmy jeszcze Kambodżę. I oni też mają dywizję, ale nie w tym miejscu, co trzeba. Okej, Laos przejęty. I jeszcze niech tutaj przejmą stolicę. Okej, koniec wojny. Nice. I nie pamiętam, czy to są moje kory, czy klejmy. Nie, klejmy, ale mogę oczywiście je skorować, więc. Więc fajne. Na szczęście to jest chyba tylko do tego regionu, bo później już nie będzie problemu. Więc wystawmy naszą armię. Nasza potężna wietnamska armia. I sobie dajmy działa. Chcę już sobie lepsze samolociki porobić. To wygląda. A ci ćwiczą ciągle. Więc możecie już przestać ćwiczyć. I teraz pytanie jest, jak tutaj jest na granicy? Jest dosyć pusta, więc. Więc wypowiedzmy wojnę. Potencjalny wróg. No, Japonia trochę daleko jest. Więc nie powinno nam jakieś specjalnie być problemem. Ale bym sobie trochę wziął tej dywizji i pobronił. Ale ten. Nie wiem, co ten sąsiad robi. Wyciągnął piłę mechaniczną i teraz tnie jakieś rzeczy. A tutaj sobie dajmy jakiegoś generała z obroną. I niech się tylko nasze dywizje wystawią. I będziemy ich atakować. Mogą jeszcze zapisać sobie grę. Jakby, jeżeli coś źle pójdzie, to wtedy po prostu będzie ucięcie. Okej, jestem już po próbie, jak to by wyglądało z tym. I nie powiem wam szczerze, nie jest dobrze, bo tak, albo do Siamu dołącza Japonia i wtedy Japonia dodaje ich do frakcji. A albo... W ogóle jesteś w wojnie z Japonią? Nie, no... To jest denerwujące, że mogą to zrobić. Albo to się kończy coś takiego, że Siam... To jak to wygląda tutaj jest w wojnie? Że Siam sam w sobie ma strasznie dużo dywizji i nic też nie mogę sam zrobić. No, więc zanim zaatakujemy, będziemy musieli trochę tutaj porobić. To, co w głównej mierze mógłbym zrobić, to spróbować, czy nie uda mi się dodać Japonii do frakcji i wtedy... Słuchajcie tego. I wtedy dodać w sobie Japonię do frakcji i zaatakować Siam w międzyczasie. Więc... Znaczy się dodać do frakcji, że ja dołączę do frakcji, a później oni nie będą mogli dodać Siamu. I oni też nie mogą, bo są w wojnie, więc nie jesteśmy w tak złej sytuacji. Więc te dywizje mogą pójść od tutaj. Nie wiem dlaczego tak jest to rozstawione. Bo Siam naprawdę jest dosyć... O, jest! Mówiłem.
Syjam naprawdę jest dosyć dobrze, dobrze, że tutaj, że tak powiem, dobrze, na dobre wojsko. I chyba nie dołączyłem do ich frakcji. Nie dołączyłem? Nie. Nie mam żadnych. A nie, jeszcze muszę poczekać. Okej. Okay. Oj, mogę wyjść z tego. Dobra. Jest. Możemy coś robić. Okej. Więc atakujemy. I naszym główną rzeczą, którą chcemy teraz zrobić, to się obronić, zanim nie przybędą do nas sojusznicy. Bo nie ma innej sytuacji, żebyśmy cokolwiek zrobili. Bo niestety, ale Siam jest zbyt mocny. Dobra, Japonia tutaj dołączyła. Jak wygląda w powietrzu? Jezu, jest dosyć sporo. Okej, okay. Tak, dołączymy do was. Dobra, chyba możemy już zaatakować ich. Nie aż takiego wielkiego problemu. To jest drugi odcinek, kiedy nagrywam? Nie, to jest ten sam odcinek, a facet ciągle coś tam tnie za oknem. Okej. Okay. Więc widzę, że już oni tutaj do mnie docierają. A, już wiem, dlaczego tak dużo tutaj dywizji stało, ponieważ jest tutaj po prostu takie przecięcie. Okej. Okay. Jakaś fabryka. O, lepszy samolot możemy zrobić. Nice. Okej, okay. Co tam możemy jeszcze porobić? Co możemy więcej wydać? Dobra, i co tak naprawdę nam daje to, że jesteśmy tym? No, trochę nam daje. Okej. Okay. Dobra, dzięki temu też będziemy mogli zdobyć kolejne rzeczy. No i może kiedyś trzeba będzie zdradzić Japonię. Kiedyś. Dobra, ale w międzyczasie niech tutaj sobie już ich pokonujemy powoli. Główny plus jest tego, że tak naprawdę możemy tylko w jednym miejscu popchnąć, dlatego że w innych miejscach nie mamy zaopatrzenia. To jest trochę źle, że zaopatrzenie nam kompletnie, ale tu kompletnie brakuje. Okej, okay. Widzę, że wojna się zaczęła. Co nigdy nie jest fajne, ale powinniśmy sobie jakoś poradzić. To znaczy, że oni będą chcieli zaatakować zapewne Niemcy. No to też jest dobrze, żebyśmy tutaj Niemcy wyparli i sami wzięli to, ale raczej się to nam nie uda. Nie mamy w ogóle żadnej floty, więc będziemy musieli podkradać inne floty. Okej. Zintegruj Laos. W pewnej mierze integruję tylko dlatego, że potrzebuję to. Ojej, ojej, ojej. Jak to w powietrzu wygląda? Mamy kilka helikopterów, a reszty nic. Okej, zdesantowali się od tyłu. Dobra, to może być dla nas dobry znak. Jak to wygląda z ekwipunkiem? No, coraz gorzej. A my na razie dobrze stoimy, to jest ważne. To jest najważniejsze. Okej. Tutaj wszyscy idą. Trochę te super eventy czasami bez tych dźwięków są takie trochę, że jednak dźwięk dodaje, tylko że jak się ciągle z tego słucha, to koniec końców to się człowiek potrafi oszaleć. Okej, okay. Polska się wyzwala. Jakiś dziwny playthrough, nie powiem. Okej. Okay. Tutaj sporo tego się dzieje, tylko gdyby jeszcze oni Bangkok przyjęli, to by było fajnie. Ale chyba się nie uda nam. No.
Ale tutaj trochę odcięliśmy. No już ten Symian pada. No i nawet nie musiałem aż tak bardzo uszukiwać, nie powiem. Co to jest? Tak, zaakceptujemy. Chcemy być w tej wojnie, tylko że i tak nic nie wybudujemy, więc... Więc tak naprawdę nic nie zrobimy. Okej. Okay. No im tylko miasto zostało, więc... Nie jest aż tak źle. Na północy się uda nam trochę popchnąć. Chyba nie przez to, że jakieś... A nie! Punkt zaopatrzenia zrobiliśmy na północy, więc... Dzięki temu trochę... Poszliśmy do przodu. Ale oczywiście, że nie mamy rozkazu, żeby przejąć północ, więc nic nie będą robić. Czekaj. Ten rozkaz. No właśnie, coś się psuło. Okej, przejęliśmy stolicę, ale i tak to nie wystarcza. Wow, ale są wytrzymali. Dobra. Ciekawe, co będzie z tym Siamem drugim. Zgaduję, że go zaatakujemy. Ale jesteśmy na razie w wojnie z tymi wszystkimi, więc jakoś sobie tutaj poradzimy. Później będę chciał przeciwko tym pójść, ale to może poczekam, jak już będą się jednoczyć. To mogło być dobry pomysł, żeby zaatakować ich w tym czasie. A my... Już powoli przejmujemy to. No teraz to są góry i dżungle, więc to akurat jest dobre dla naszych marinesów, których tutaj wysłałem. Czy jakiś marines walczy w danym regionie, co trzeba? Nie, niezbyt. Okej. Buscik do marinesów. Zawsze mile widziany. I możemy coś tutaj porobić. Myślę, że Firepower pójdziemy. To jest dobra seria na pójście Firepower. Okej, okay. Międzynarodówka się powiększa i... No i tak. No i udało nam się ich pokonać. To jest tylko pas, pas, pas. Weźcie wszystko, weźmiemy też wszystko. Boom. I teraz możemy zaatakować ich. Mamy non-aggression pact. Niech to. Dobra. Więc my jesteśmy w wojnie z tymi. Japonia raczej nam pomoże, więc chyba już pójdziemy na Birmę, tylko najpierw sobie trochę podbudujemy sobie tu zapasów. Mamy za górą dosłownie. Okej. Okay. No, widzę, że się nie poddaje sąsiad i na koniec odcinka też będzie ciął. Ale my potrzebujemy tutaj strasznie dużo tych różnych małych takich rzeczy. Dobra, ale jesteśmy na dobrej pozycji. Już nie jesteśmy w tak złej sytuacji. Zobaczymy jeszcze, co Siam zrobi, bo w głównej mierze przejęliśmy ich kraj, bo nie potrafili sami tutaj tego zrobić. A ja tutaj patrząc na inne nasze cele, w głównej mierze widzę to i chcę to, ale to zanim do tego dojdę, to może trochę minąć. Na pewno chcę, żebyśmy mieli o te wszystkie miejsca i żeby je mieć, to chyba musieliśmy mieć ten region. No i najlepszy. Pies i sąsiad. Tak. Wiecie, co jest najlepsze? To, że zawsze jak nagrywam i kończy się na tym, że otwieram okno, to się przynajmniej on raz musi zacząć szczekać. Zawsze, jak to robię. A jak nie nagrywam, mam otwarte okno. Nie, nic, nic. Wszystko jest w porządku. No. Okej. Okay. Więc tyle było z tego odcinka. Widzimy się w kolejnych. No to, cześć!